Posterunek policji w Kobierzycach od dziś oficjalnie stał się komisariatem. To oznacza, że będzie tutaj zatrudnionych ponad 40 policjantów, a dodatkowo w dyżurce w budynku, który Państwo za mną widzicie, będą odbywać się całodobowe dyżury. To ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, którzy wcześniej musieli dojeżdżać do Wrocławia, a teraz wystarczy, że przyjadą tutaj rowerem. Od wielu lat jako samorząd, jako szef samorządu staraliśmy się o to, żeby taka forma istniała, bo taka jest potrzeba. I słowa zamieniły się w czyny. Komisariat działa od 1 maja, co cieszy także mieszkańców. Bardzo dobrze. Niech to się zmienia na lepsze niż na gorsze. Nie wiem, jak przedtem było, ale teraz ładny budynek, ładni policjanci. Otwarcie komisariatu przy ulicy Witosa zapewni całodobowe bezpieczeństwo mieszkańcom gminy Kobierzyce. Dotychczas było tak, że on nie był czynny, prawda, w święta i w weekendy nie był również czynny, więc to były krzyki, więc był problem z dostaniem się. Tutaj będzie czynny całodobowy, więc mieszkaniec może przyjechać, swoje sprawy tutaj zgłosić. Także to bardzo ważne, bo jest, kim będzie blisko mieszkańców. Historyczna chwila, kolejny 5. komisariat policji na terenie powiatu został dzisiaj właśnie otworzony. 9 gmin, 5 komisariatów. W związku z tym mam nadzieję, że bezpieczeństwo mieszkańców powiatu będzie w coraz większym stopniu zapewnione. Na komisariacie pracuje 42 policjantów. Funkcjonariusze będą pilnować porządku na drogach, a także czuwać nad bezpieczeństwem lokalnych mieszkańców. Szczególnie z takiej przestępczości najbardziej dotkliwej, czyli kradzieże, włamania, to, co najbardziej boli mieszkańców. I dzięki temu, że jest zwiększona liczba funkcjonariuszy, że jest to komisariat, a nie posterunek, będziemy starali się zapewnić to bezpieczeństwo. To służba dyżurna, to służba kryminalna, prewencyjna i cały wachlarz i konglomerat policyjnej pracy na rzecz mieszkańców. Gros zdarzeń, które mają miejsce właśnie na terenie gminy Kobierzyce, mają właśnie miejsce na terenie Bielan Wrocławskich, bo to między innymi kradzieże w tych wszystkich sklepach, które się tam znajdują, to kolizje drogowe właśnie tam w tym miejscu. W związku z tym myślę, że tutaj w pełni uzasadniona jest decyzja o tym, że ten komisariat tutaj powstał i mieszkańcy będą mogli z niego korzystać. Budynek został wyremontowany dzięki środkom gminy Kobierzyce. Zaadaptowaliśmy te pomieszczenia drugiego i trzeciego piętra właśnie na potrzeby komisariatu, więc wkład to jest po pierwsze wkład w remont, po drugie również współfinansujemy zakupy samochodów, bo były takie zakupy już w latach poprzednich. W tym roku również za dwa dni Rada Gminy, myślę, podejmie uchwałę o współfinansowaniu zakupu kolejnego samochodu operacyjnego tym razem. Komisariat będzie przede wszystkim teraz znajdował się bliżej mieszkańców. Echo 24, Marta Wrońska.